Jeżeli państwo poszukują wśród swoich znajomych czy wśród swoich nieznajomych mistrza wyobraźni, który umie wyobraźnię poruszyć, to proszę sobie wspomnieć Zwierzyniec i Michała Sumińskiego. To był niesłychany, ja mówię był, bo nie ma Zwierzyńca, tylko dlatego tak mówię. Otóż to był niesłychany mistrz, który cudownie poruszał wyobraźnię, bo on swoimi gawędami czarował i robił to tak, że dzieciarnia przed telewizorami właściwie mogła sobie wyobrazić to, o czym on opowiada. Zapraszam do głośników, radioodbiorników wszystkich 30- i 40-latków przede wszystkim, ale nie tylko. Naszym gościem jest legenda telewizji, postać kultowa. Michał Suiński. Z radiem zawarłem znajomość bardzo wcześnie i zawarłem to jako znajomość dziedziczną, ponieważ mój ojciec był znanym bardzo, że tak powiem, mówcą radiowym. Był przez przyjaciół radiowych zwany pan od przyrody i ojciec mnie właśnie jakoś prowadził do tego. Pierwszy tekst mówiony zrobiłem 2 września 1939 roku, jak już wybuchła wojna. Powiedziałem, jak wyglądała Gdynia w przeddzień, dokładnie w przeddzień wojny, dlatego że ja byłem wtedy w rejsie jako kapitan jachtu w Karlskronie, w szwedzkim porcie Karlskrona. Tam była Svenska Seglarskolan, szwedzka szkoła żeglarska. Ja byłem zaprzyjaźniony z oficerami, wykładowcami tej szkoły i przyszło ich 2 kiedyś do mnie na pokład i pytają się, jakie mam plany. Więc ja mówię, ale ja mam czas do 15 września, więc chcę jeszcze popłynąć sobie na Wyspy Alandzkie. I wtedy oni mi powiedzieli, jeśli pan chce być w Polsce przed wybuchem wojny, to niech pan stawia żagle i płynie do Gdyni. Sam byłem młody, miałem młodą załogę, posłuchałem rozsądnej rady i popłynąłem do Gdyni. I zdążyłem w przeddzień wojny. Pojechałem do Warszawy, położyłem się spać, jak się na drugi dzień rano obudziłem, ojciec mnie obudził, powiedział, że już jest wojna. Podczas wojny Michał Sumiński brał udział w walce podziemnej. Jedna z akcji zaważyła na jego życiu. Tak się złożyło, że dzięki dużemu szczęściu, w dużym nieszczęściu, przeżyłem pobyt w Oświęcimiu, w obozie koncentracyjnym Oświęcim. Dostałem się tam właściwie troszkę przypadkiem. Kiedyś byłem w obstawie. Tak się zdarzyło, że przyszedł w mundurze człowiek, który usiłował się dostać do tamtych moich kolegów. Strzeliłem do niego, o tym strzelał do mnie, ale jakoś żeśmy chybiali. Ale on mnie zobaczył, bo to było 15-20 kroków. I ja wszedłem do takiej kiedyś, do małej takiej kawiarenki na Żurawiej, bo miałem się tam spotkać z kimś, kto mógł mieć jakąś możliwość zwolnienia mojego ojca, który był wtedy w obozie koncentracyjnym na Majdanku. I w pewnym momencie usłyszałem z tyłu za sobą Hände hoch. Nie przejąłem się, myślałem, że któryś z kolegów robi mi szampański dowcip. Ale jak się obejrzałem, to zobaczyłem nie tylko, że to nie jest nikt z kolegów, tylko ja jego też poznałem. On widocznie spodziewał się, że będzie mnie trudno, że tak powiem, zabrać, bo przyszedł jeszcze ze swoim drugim pomocnikiem, który stał przy drzwiach. No i zaprowadzili mnie na Szucha. Na Szucha siedziałem w tak zwanym tramwaju, to znaczy w takim korytarzu, gdzie były takie celki, gdzie siedzieli ci zatrzymani. Na trzeci dzień wzięli mnie na przesłuchanie, ale przesłuchiwał mnie nie ten mój, który mnie zatrzymał, z którym żeśmy się strzelali, tylko jakiś inny, jakoś nie bardzo orientujący się, o co chodzi, po co ja tam jestem. Pytał mnie o konspirację, o gazetki, a o to, o tamto. Ja oczywiście, święta niewinność. No i stamtąd mnie odesłali na Pawiak do więzienia. I tam właśnie do mojej celi przyszedł w pewnym momencie taki sam więzień jak i ja, ponieważ znał niemiecki, wzięto go do zamiatania cel i korytarza.
i zamiatając korytarz, usłyszał, jak ci gestapowcy rozmawiali między sobą, że kilku z nich zostało wezwanych na jakąś akcję w Lubelskim i tam ta akcja się nie udała, bo dwóch czy trzech z nich zastrzelono. Wtedy ja się domyśliłem, że wśród tych zastrzelonych był właśnie ten mój. Więc na wszelki wypadek wysłali mnie do Oświęcimia. Więzień numer 119-464. Po wojnie, mimo propozycji pozostania na Zachodzie, wrócił do Polski. Po pewnym czasie znowu zasiadł przed radiowym mikrofonem. Michała Sumińskiego, nie wiem, czy wszyscy o tym pamiętają, zobaczyliśmy po raz pierwszy na antenie telewizji polskiej w programie Macieja Zimińskiego pod tytułem Ekran z bratkiem. Któregoś roku, pewnie było to w 67, ale było to 40 lat temu, więc proszę wybaczyć brak precyzji w datowaniu. Do któregoś programów teleferyjnych nadawanych w czasie wakacji chcieliśmy znaleźć gawędziarza leśnego, przyrodniczego, lekkomyśliwskiego, to znaczy bez krwawych łowów oczywiście. I nikogo w kręgu naszych znajomych nie potrafiliśmy znaleźć. I ktoś poddał, że w redakcji dla tych, co na morzu w Polskim Radio, jest taki wspaniały pan, który się nazywa Michał Sumiński, który jest, przepraszam za określenie, ale wspaniałym gadaczem, opowiadaczem, no a przy tym ma co opowiadać, ma o czym gadać. I dzięki ekranowi z bratkiem i swoim wąsom wiele pan zawdzięcza w karierze telewizyjnej. Tak, niewątpliwie. Długi czas telewizowi pisali i prosili, żeby coś opowiedział ten pan z wąsami. Tak mnie przez dłuższy czas nazywano. Pokazywał się pan później w ekranie z bratkiem od czasu do czasu, aż telewizja wpadła na wspaniały pomysł, żeby zrobić specjalną audycję, niejako dla mnie, którą nazwano w telewizji, nie ja sam, Zwierzyniec. Zwierzyniec pojawił się na antenie telewizji polskiej w 1968 roku. Wymyśliła go pani Jadwiga Orszańska. Jadwiga Orszańska była autorką Zwierzyńca i autorką scenariuszy. Natomiast była osobą kompletnie nieznaną widzą. Osobą znaną był oczywiście pan Michał. Pamięta pan, jak rozpoczynał się program? I kudłate, i łaciate, pręgowane i skrzydlate, te co skaczą i fruwają, Na nasz program zapraszają. I potem było znakomite rżenie konia. Zwierzyniec był fantastycznym programem przyrodniczym, dlatego że zajmował się przyrodą w takim bardzo szerokim spektrum. Była etnografia i wizyty w zoo, i wycieczki terenowe. I właściwie dzieciom prezentowało się przyrodę przez pryzmat pór roku, zmieniających się pór roku. I oczywiście główną rolę grała ta przyroda najbliższa, otaczająca, no ale również były wyprawy egzotyczne zupełnie. W Zwierzyńcu często gościli pracownicy ogrodów zoologicznych, przyjeżdżali ze zwierzętami. To były takie czasy, że przywoziło się zwierzęta. Gościły w Zwierzyńcu lwy, tygrysy, węże, właściwie wszystkie zwierzęta, które dało się przewieźć. Gdy kręciliśmy te zdjęcia, pan Michał miał 92 lata. Dziś to ja tu sobie przyszedłem nad to pole. Niby to się nazywa, że przyszedłem na dziki polować, ale ja tak się nie bardzo spodziewam tutaj dzika. Raczej tu wyjdą jelenie, a na pewno wyjdzie mnóstwo saren. Dlatego, że tu pod śniegiem jest uprawa, taka ulubiona przez jeleniowate. I jak kilka tygodni temu byłem tutaj, to wysypało mi się chyba ze 30 sarn. Całe towarzystwo i tak się rozsypały po polu. I tu były, i tu, i odbiły się gdzieniegdzie pojedyncze rogacze i kozy z koźlakami. No, całe miałem, że tak powiem, widowisko. I dzisiaj spodziewam się, że właśnie może będzie mniej sarn, że dzisiaj będą jelenie. A dziki może będą, może nie będą. Bardzo bym się ucieszył, bo czarny dzik na tym białym polu, no to tak się odcina nawet, jak słońce zajdzie, to będzie go wyraźnie widać. A to jest bardzo przyjemny widok takiego, szczególnie jakby przyszedł mocny odyniec i tutaj zaczął buchtować na polu i zbliżał się, to wtedy
No, wtedy może być różnie, ale po to mam dobrą, silną lornetkę o dużej jasności, żeby móc sobie wszystko zaobserwować, na wszystko popatrzeć i wszystkim serce uradować. Jak siadłem na zwierzyńcowym fotelu, chociaż zawsze mówiłem na stojąco, nie znosiłem siedzieć, ale jak siadłem na fotelu zwierzyńcowym, to siedziałem na nim równe 20 lat. 20 lat zwierzyńca to tysiące gawęd Michała Sumińskiego o zwierzętach. To świat przyrody wspaniale malowany słowami przez człowieka, który ze zwykłego spotkania, choćby z polną myszą, potrafił w dziecięcej wyobraźni wyczarować pasjonującą opowieść. Zwierzyniec w latach 60. był jedną z wielu audycji dla dzieci i młodzieży w Telewizji Polskiej. To był chyba okres największej świetności redakcji dziecięcej. To była telewizja interaktywna. Dzisiaj się mówi wiele o telewizji interaktywnej, ale tak naprawdę to wtedy właśnie dzieci włączały się w sposób niesamowity w życie tych programów. Oczywiście pewnie wszyscy pamiętają Niewidzialną Rękę, Klub Pancernych, ale Zwierzyniec robił akcje zupełnie niesamowite. Dzieci liczyły bociany, w całej Polsce liczyły bociany. Przysyłały nam informacje o swoich ulubieńcach. W Zwierzyńcu było stworzone takie towarzystwo, to się nazywało Sowa. Pamiętam skrót i to było stowarzyszenie o większych ambicjach. I dzieciaki pisały listy. Myśmy im wysłali różne ankiety o tym, jak się zajmują swoimi zwierzętami, jak karmią, o jakich porach. No to były zupełnie niesłychane akcje i zupełnie niesłychane ilości listów, które tutaj przychodziły do redakcji. No, kłopot dla nas, bo przecież te listy trzeba było otwierać, ale one były świadectwem wspólnoty, która nas łączyła i były bardzo ciekawym dowodem na to, że jesteśmy potrzebni. To potem zrobiliśmy taką sztuczkę, że na podłodze leżała taka fura, taka kupa listów. To były prawdziwe listy, to nie była sztucznie zrobione. I ja pokazywałem, no tak wyciągałem jakiś list i na niego, miałem go już przygotowanego na wierzchu, jakiś taki ciekawy, problemowy, nie właśnie taki kochany zwierzyńcu czy coś. No i tylko z tym, że ja różniłem się może od innych, dlaczego wydaje mi się, że zwierzyniec cieszył się takim dużym powodzeniem. Bo ja nigdy nie odpowiadałem o zwierzętach w ogóle. Tylko ja opowiadałem o moim spotkaniu z tym zwierzęciem. To mógł być zarówno lew w Tanzanii, w Afryce, jak powiedzmy mysz w moim osobistym pokoju. Ja też mówiłem, jak ja ją widzę, jak ona, co ona robi, prawda? Prawie że z nią rozmawiałem. I dlatego widocznie zwierzyniec się cieszył takim powodzeniem, jakim się rzeczywiście cieszył. Obrazy natury, przyrody, zwierząt malowane słowami. Taka sztuka jakże pięknie wygląda i brzmi w ustach Michała Sumińskiego. Szanujmy wspomnienia, śpiewali na początku Skaldowie. My szanujmy je cały czas. Michał Sumiński wciąż z nami, wciąż opowiada. Mam nadzieję, panie Michale, że po raz kolejny przyjmie pan nasze zaproszenie do studia Radia Olsztyn. Z wielką przyjemnością. Dziękujemy państwu bardzo. Kłaniają się Sławomir Malinowski i Michał Sumiński. Michał Sumiński. Dla jednych pan z wąsami, dla innych pan zwierzyniec. Gościł w naszych domach przez 20 lat. I czy chcemy tego, czy nie, dla kilku pokoleń Polaków stał się częścią dzieciństwa. I tak już zostanie.